Dzień dobry Państwu. Witam w imieniu Muzeum Fotografii w Krakowie. Ja nazywam się Janusz Czop, z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki, a w muzeum jestem pełnomocnikiem dyrektora do spraw zarządzania zbiorami. To takie krótkie na wstęp moje przedstawienie, natomiast dajemy sobie jeszcze minutę, żeby poczekać na pozostałych uczestników, ci, którzy jeszcze mają jakieś popody złączeniem się, a więc proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Spotykamy się po krótkiej przerwie. Tak jak już mówiłem minutę temu, nazywam się Janusz Czop, z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Pracuję w Muzeum Fotografii w Krakowie jako pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania zbiorami. Dzisiejsze webinarium to początek serii. Rozpoczynamy serię przygotowaną przez MUFO, bo tak nasze muzeum nazywa się od dwóch lat, pod wspólnym tytułem Muzeum, jak to działa. Pracownicy muzeum będą dzielić się z państwem swoją wiedzą, doświadczeniem, zainteresowaniami, pasją z bardzo z bardzo różnych obszarów. I muszę powiedzieć, że to jest nasz debiut. Debiut właśnie taką formą kontaktu z publicznością i uważamy, że jest to bardzo odpowiedni moment na taki debiut. No nie myślę tutaj o pandemii, która panuje, aczkolwiek ona wymusza oczywiście kontakt online z naszą publicznością, ale mówię tutaj o momencie w naszej historii, o momencie historii Muzeum Fotografii, które dzisiaj przechodzi prawdziwą transformację, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i infrastrukturalnym. O tym dużo więcej opowiem Państwu w drugiej części mojego wystąpienia. A dzisiejszy temat, jak długo mogą żyć muzealia, dotyczy oczywiście trwałości zbiorów i związany jest z naszą siedzibą przy ulicy Józefitów. To widok, który Państwo widzicie już po modernizacji, po transformacji, ale to nie, nie jedyna nasza siedziba. Druga nasza siedziba to Mufo Strzelnica przy ulicy Królowej Jadwigi, gdzie możecie nas Państwo odwiedzić. I trzecia, która właśnie powstaje, zupełnie nowe miejsce, nasza główna siedziba przy ulicy Rakowickiej, która powstaje w zabytkowej, zabytkowej zbrojowni, która jest obecnie modernizowana. Moją prezentację podzieliłem na dwie części. W pierwszej opowiem Państwu o konserwacji muzealnej jako tej kluczowej działalności w zarządzaniu zbiorami, o jej historii, ewolucji, podam charakterystyczne cechy, również definicje, kilka słów też powiem o prewencji, która stanowi priorytetowe działalności w konserwacji muzealnej. Natomiast w drugiej części powiem jak robimy to w MUFO, czyli jak konserwacja muzealna jest w praktyce realizowana na przykładzie bardzo konkretnego muzeum, bardzo konkretnego miejsca. W trakcie mojej prezentacji będę zadawał pytania, będę stawiał tezy, na które postaram się Państwu przekonująco odpowiedzieć. Mam nadzieję, że zgodzicie się z nimi. Jeśli nie, to myślę, dowiem się to z pytań, które możecie cały czas zadawać w trakcie mojego wystąpienia na czacie, na które oczywiście odpowiem w trzeciej części dzisiejszego naszego spotkania. Tytułowe pytanie, jak długo mogą żyć muzealia, jest oczywiście pytaniem retorycznym, które od dawna mnie, jak i myślę, większość muzealników nurtuje i mobilizuje do, do działań. Tutaj chcę powiedzieć, że termin muzealnik ja rozumiem jako każdy pracownik, który wypełnia statutowe zadania w muzeum, a nie tylko określona grupa zawodowa kustoszy. I bardzo mówię to specjalnie, że kilkakrotnie będę na pewno w trakcie dzisiejszego spotkania mówił o muzalnikach i bardzo proszę, żeby Państwo właśnie tak to postrzegali. Zresztą obecnie trwają prace nowelizacyjne nad ustawą o muzeach, i również ten temat jest dyskutowany i mam nadzieję, że ten zapis właśnie zostanie tak zmieniony to była taka dygresja, i teraz wracam do. Podstawowego pytania, jak długo mogą trwać muzealia? Postawiłem go dlatego, że chcę podkreślić wagę. wagę i znaczenie tego naprawdę myślę, że podstawowego problemu w muzealnictwie, czyli trwania muzealnych zbiorów i wpływu na długość tego, tego trwania, tego życia. Czy rzeczywiście mamy wpływ na trwanie muzealnych zbiorów? A jeśli tak, to kto ten wpływ ma i jaki. No tutaj na początek mogę od razu odpowiedzieć, że oczywiście my, ludzie muzealnicy, to my mamy ten wpływ na długość życia muzealnych zbiorów, bo tak naprawdę my decydujemy w jakich warunkach te zbiory są przechowywane, szczególnie muzealnicy, którzy biorą udział w różnych działaniach, w procesach związanych z zarządzaniem zbiorami. Tak Szybciutko przypomnę, że to są cztery główne obszary związane z zarządzaniem zbiorami, a więc przede wszystkim kolekcjonowanie i powiększanie zbiorów, oczywiście opracowywanie i dokumentowanie, oczywiście upowszechnianie, no i konserwacja, opieka konserwatorska nad tymi zbiorami. Żeby przybliżyć Państwu tą zależność, zacytuję takie porównanie, które może być troszkę zaskakujące, ale myślę, że bardzo trafne. Jakiś czas temu moja koleżanka Ewa Święcka, konserwatorka i rzeczywiście propagatorka konserwacji muzealnej powiedziała, że. Muzeum jest jak ogród zoologiczny. I ja się z tym bardzo zgadzam. Bo zbiory w muzeum, tak jak okazy w ogrodach zoologicznych, są w pewnym sensie wyrwane z ich naturalnego środowiska po to, żeby je chronić, żeby je przechowywać, żeby je udostępniać, właśnie w warunkach. Lepszych, no trudno powiedzieć, ale na pewno bezpieczniejszych, żeby te, to trwanie rzeczywiście było jak najdłuższe. I co najważniejsze, te warunki tworzą ludzie, tworzymy my, bo z własnej woli, z własnego wyboru stworzyliśmy muzea, stworzyliśmy ogrody zoologiczne i życie muzealiów zależy od warunków, które my im stworzymy. I to jest myślę, że ta podstawowa myśl, która powinna nam cały czas towarzyszyć. Oczywiście te warunki są różne, generalnie dzielimy je na warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Warunki wewnętrzne to te z jakich zbudowany jest obiekt, jak artysta, rzemieślnik, jakich użył materiałów, w jakiej technice, technologii i tutaj niespecjalnie mamy na to wpływ. Natomiast warunki zewnętrzne, na nie już mamy wpływ. Warunki zewnętrzne to jaki planuje klimat, jakie jest pomieszczenie, ile tam jest światła i tak dalej i tak dalej. I to są warunki, na które my mamy wpływ i co do których podejmujemy decyzje. Aby te decyzje były trafne, skuteczne i rzeczywiście przedłużały życie naszych muzealiów, no, potrzebna jest świadomość. Świadomość problemu, świadomość tych zagrożeń, ale też wiedza, specjalistyczna wiedza, którą najkrócej można określić jako konserwatorska ochrona zbiorów. I tutaj konserwacja muzealna, oczywiście zawsze będzie potrzebna w muzeach, żeby te zbiory chronić, bo inaczej tracą jak gdyby sens bytu instytucje muzealne. I podkreślam, że chodzi tutaj o konserwację muzealną, bo takowa rzeczywiście stanowi pewien wzór dla dalszej działalności, którą ująłem stawiając tą pierwszą tezę. Współczesna konserwacja zaczęła się w muzeum. Oczywiście nie jest znana data powstania działania konserwatorskiej, pierwszych konserwatorów, ale można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to jeden z najstarszych zawodów świata. Konserwacja, a raczej opieka nad obiektami cennymi zaczęła się wtedy, kiedy człowiek zaczął je wytwarzać, to znaczy zaczął tworzyć obiekty później zwane dziełami sztuki, dzisiaj bardziej dobrami kultury, dziedzictwem narodowym, ale obiekty, które stanowiły dla niego jakąś wartość artystyczną, materialną, historyczną, emocjonalną, no i oczywiście zaczął się nimi opiekować. Różne były zasady tej opieki, no niestety bardzo dalekie od tej, która dzisiaj możemy nazwać jako współczesną konserwacją, ale szczęśliwie ta ewolucja trwała i doprowadziła do ukonstytuowania się zawodu konserwatora restauratora dzieł sztuki. Powstające w XVIII i XIX wieku muzea stały się naturalnym miejscem inicjowania takich działań, a przede wszystkim rozwoju tej profesjonalnej działalności. Pierwsze muzeum, które powstało w 1683 roku, Ashmolean Muzeum w Oksfordzie, uznawane jest jako pierwsze publiczne muzeum. Następnie były muzea kapitolińskie w Rzymie, brytyjskie w Londynie, Louvre, ale już w 1801 powstało przecież w Polsce w Puławach pierwsze muzeum założone przez Izabelę Czartoryską. Kolejne muzea powstawały w całej Europie, również w Polsce, w Poznaniu, w Warszawie czy w Krakowie. Muzeum Narodowe w 1879 roku. I trzeba stwierdzić, że nowożytne daty powstawania muzeum są również datami powstawania tam pracowni konserwatorskich, ale co bardzo ciekawe, nie tylko pracowni, również laboratoriów badawczych. I to właśnie fakt, że nauka. Naukowcy pojawili się w muzeach, jest niezbitym dowodem na profesjonalizację tego zawodu. Czyli naukowe podejście do działań konserwatorskich, ale szeroko rozumianych jako ochrona zbiorów, była wspierana przez nauki ścisłe. I to przez niebyle jakich fachowców. Możemy mówić o XIX-wiecznym Michaelu Faradaju w Londynie, Maxie Petenhoferze w Berlinie, czy Louisu Pasteur w Paryżu. Wszyscy oni oprócz znanych swoich wynalazków i odkryć, zajmowali się też współpracą z muzeami czy z wyższymi uczelniami artystycznymi. Jeśli popatrzymy na daty powstania pierwszych laboratoriów, Muzeum Brytyjskie już połowa XIX wieku, 1888 rok to ważna data, bo wtedy powstaje laboratorium w muzeach berlińskich, gdzie zatrudniony zostaje pierwszy chemik. Pierwszy chemik na etacie, Radgen, który dzisiaj Instytut Badawczy w Muzeach Berlińskich nosi jego imię i kolejne laboratoria, które powstają przez cały XIX wiek, również pracownie konserwatorskie i tutaj widzimy, że też w Krakowie czy w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale jeżeli porównamy daty powstania pracowni i laboratoriów w muzeach z datami powstawania wydziałów konserwacji na wyższych uczelniach, no to jasno widać, że Pracownie konserwatorskie wyprzedzają o kilka dekad wydziały na uniwersytetach czy na Akademiach Sztuk Pięknych. Ta profesjonalizacja konserwacji rzeczywiście zaszła w muzeach, bo muzea, oprócz tego, że tworzyły swoje pracownie, były też szkołami konserwacji. To tutaj uczyli się konserwatorzy, przekazywali swoją wiedzę i tak naprawdę te szkoły konserwacji w muzeach trwają do dzisiaj, bo. Jest faktem, że muzea przejęły oczywiście wiodącą rolę w edukacji konserwatorów, i one też potwierdziły ostatecznie, jak widać w połowie XX wieku, profesjonalny zawód konserwatora, restauratora dzieł sztuki. Ale w muzeach nadal specjalizacje, bardzo wąskie specjalizacje, rozwijane i doskonalone są. I tak kluczowe znaczenie dla rozwoju i ewolucji konserwacji muzealnej ma holistyczne podejście do tematu i współpraca i zaangażowanie wielu specjalistów to widać było już właśnie w udziale naukowców od 19 w muzeum, ale też widać cały czas. I tutaj bardzo ważna jest zasada, doktryna, która powstała prawie 100 lat temu w 1928 roku George Stout na Uniwersytecie Harvarda w tamtejszym muzeum sztuki ogłosił taką zasadę three-legged stool, czyli zasadę trójnogiego stołka, która jak widać opierała się na współpracy trzech grup specjalistów. Kustoszy, konserwatorów i naukowców. Ta zasada obowiązywała najpierw w tym muzeum, ale dzisiaj jest ona uznawana za uniwersalną i podstawową cechę konserwacji, współczesnej konserwacji realizowanej wszędzie. I Tutaj ważna myślę, i ciekawa rzecz, bo część z Państwa pewnie spotkała się z tą postacią George'a Stouta, amerykańskiego konserwatora, naukowca, dyrektora muzeum, człowieka, który oprócz autorstwa tej zasady otworzył pierwsze laboratorium badawcze w Stanach Zjednoczonych, ale był też w czasie II wojny światowej członkiem grupy Monuments Men, która właśnie poszukiwała zrabowanych zabytków. I film nakręcony w 2014 roku, obrońcy Skarbów, który tutaj Państwo widzicie po lewej George Stout, a po prawej drugi George, George Clooney, grał głównego bohatera, który był wzorowany właśnie na postaci George'a Stouta. Frank Stout nazywał się w tym filmie, ale ta postać była rzeczywiście wyjątkowa. Mówię troszkę szerzej o tym, bo ta zasada Freelance Stool rzeczywiście jest pewnym credo, który powinna, powinien obowiązywać w naszej działalności, ale co, co ważne, ta zasada ewoluuje. Ta zasada od trójnogiego stołka dzisiaj myślę, że jest to yy, stonoga. Jest to rzeczywiście multikompetencyjna stonoga, gdzie w jednej instytucji pracuje mnóstwo specjalistów, którzy wszyscy angażują się w ochronę zbiorów, w opiekę nad nimi, w ich udostępnianie i to Działanie ma też dwa obszary. Jeden, konserwacja staje się coraz bardziej specjalistyczna, powstają rzeczywiście bardzo wąskie specjalizacje, a równocześnie coraz większa grupa osób jest zaangażowana w konserwatorską opiekę, w konserwację prewencyjną, w konserwację muzealną. Bardzo dobrze pokazuje to. Mm. Aha. Przepraszam. Tak, bardzo dobrze pokazuje to strona ICOMCC, czyli Międzynarodowego Komitetu, Międzynarodowego Komitetu Muzeum i Komitetu Konserwacji, gdzie jak Państwo widzicie mamy aplikację konserwacja kto, co i dlaczego. Tutaj mamy wyszczególnione wszystkie grupy zawodowe muzalników, od organizatora przez konserwatora, konserwatora naukowca, kierownika magazynów. Kustoszy, kuratorów, inwentaryzatorów, i tak i tak I najeżdżając na te poszczególne grupy, widzimy, jakie one mają zadania, jakie mają obowiązki w działaniach właśnie związanych z konserwacją muzealną. Jeżeli klikniemy tutaj na znaczenie i wartość zbiorów, to oczywiście na ciemno mamy podświetlonych kuratora i muzealnego edukatora, aczkolwiek wszyscy inni na niebiesko również w tym biorą udział. Natomiast jeśli weźmiemy stan zachowania. To z kolei tutaj na ciemno mamy wszystkich trzech specjalistów z dziedziny już konserwacji, ale również pozostałych też podświetlonych na niebiesko. No ważnym jest tutaj sprawa przechowywania i magazynowania zbiorów. Właśnie tutaj mamy na niebiesko ciemno podświetlonych i konserwatora, i naukowca konserwatora, i magazyniera, a pozostali biorą udział. Natomiast jeżeli przejdziemy na upowszechnianie, upublicznianie zbiorów, to tutaj wiadomo, Wiodąca rola to kurator, koordynator wystaw i edukacja, ale również wszyscy inni biorą udział w tym, w tym procesie. I to jest bardzo ważne, że na takiej stronie znajduje się taka aplikacja, bo ona potwierdza międzynarodowy standard współczesnej działalności muzealnej, gdzie konserwacja muzealna obejmuje bardzo szeroki zakres działań. Angażują się w nią prawie wszyscy muzealnicy yy, pracujący w instytucji, a równocześnie pokazuje ona bardzo czytelny podział, podział w oparciu o kompetencje specjalistów. Proszę o tym pamiętać, jak będę przedstawiał Państwu sytuację w Muzeum Fotografii w Krakowie, co się zmieniło i jak to w tej chwili to wygląda. O znaczeniu konserwacji i jej ciągle mocniejszej roli, a przede wszystkim wpływu na, na muzea, świadczy też historia. Historia Komitetu Konserwacji przy Międzynarodowej Radzie Muzeów. Komitet powstał ponad 50 lat temu, w 67 roku. Zakładało go kilkanaście osób, a dzisiaj mamy 21 grup roboczych. Mówiłem o tej specjalizacji o bardzo wąskiej specjalizacji. I 3300 członków w 86 krajach. Przybywa to rzeczywiście lawinowo. Jeszcze 3 lata temu AICOM podawał 2,5 tysiąca członków. Więc i przybywa konserwatorów, przybywa specjalistów, a, przed, a przede wszystkim pokazane jest to, jak ta grupa zawodowa uczestniczy aktywnie w działalności muzealnej. I tak, dochodzimy do tezy drugiej, czyli muzeum to najlepsze miejsce do rozwoju konserwacji jako dyscypliny artystyczno-naukowej, a konserwacja muzealna stanowi awangardę w działalności konserwatorskiej. Na potwierdzenie tej tezy przedstawiam Państwu trzy charakterystyczne cechy. Pierwsze to skala i zakres działania, muza są tymi miejscami, tymi instytucjami, gdzie jak nigdzie indziej jest ogrom zbiorów, różnorodnych zbiorów pod względem Rodzaju, jakości, ilości, które wymagają non-stop opieki konserwatorskiej. Opieki, którą dzisiaj wiemy, że realizujemy w trzech obszarach: Badaw, badania, prewencja i interwencja. Hierarchia działań. Te trzy obszary oczywiście są równoważne, aczkolwiek przede wszystkim powinniśmy stawiać na prewencję konserwatorską, bo zasada która mówi, że zapobieganie zniszczeniom jest bardziej efektywne i mniej kosztowne w dłuższej perspektywie czasowej, to po prostu potwierdza. I konserwatorska świadomość, wiedza, odpowiedzialność pracowników muzeum. To, co już Państwu pokazywałem, wszyscy w muzeum jesteśmy odpowiedzialni za te zbiory, wszyscy powinniśmy się angażować, ale też wszyscy powinniśmy mieć wiedzę, aby się rzeczywiście profesjonalnie w to angażować. Nie jest to oczywiście takie proste, dlatego że tutaj to nie chodzi o wiedzę intuicyjną, tylko o wiedzę profesjonalną, wiedzę popartą badaniami naukowymi. I niestety też ta ewolucja, ewaluacja cały czas trwa, dlatego że często spotykamy się przecież, no ja wiem, że światło szkodzi, no to schowajmy obiekt, no ale. Na ile go mam schować, jak go mogę oświetlić, czy rzeczywiście decyzja, czy pokazujemy tyle i tyle, będzie skutkowała takim, a nie innym zniszczeniem. I tutaj bardzo pomocna jest oczywiście prewencja konserwatorska. Oj, przepraszam. Prewencja konserwatorska, o której już mówiłem i która dzisiaj ma myślę, że wiele definicji, ale. Najważniejsza z nich to konserwacja prewencyjna, to unikanie i minimalizowanie uszkodzeń i zniszczeń poprzez eliminowanie ich przyczyn i zagrożeń. I tutaj pojawia się pewne pytanie, które często zadaję sam sobie, ale zadawałem też moim kolegom, koleżankom w muzeum. Czy zgadzasz się, aby stan obiektu uległ zmianie i pogorszył się? Pierwsza odpowiedź oczywiście jest nie, nie zgadzam się. Natomiast prawidłowa odpowiedź jest tak. Tak, zgadzam się, ale pod, zgadzam się, ale pod pewnym warunkiem, ale w określonym stopniu i ustalonym czasie. I tutaj dochodzimy do definicji konserwacji muzealnej, która. Można ją tak określić, że jest to ciągły proces podejmowania decyzji i realizacji zadań, które skutkują kontrolowaną zmianą stanu zachowania w określonym stopniu i w ustalonym czasie, a którego celem jest zachowanie i udostępnianie oczywiście naszego dziedzictwa w jak najlepszym stanie i jak najdłużej. Krótko mówiąc, konserwacja muzealna to zarządzanie zmianą, zmianą w stanie zachowania naszych zbiorów, ale zmianą, którą możemy kontrolować. Powinniśmy ustalić wspólny poziom akceptacji zmian i tak dostosowywać warunki przechowywania. Nasza decyzja o tym wspólnym, y, ustalonym poziomie akceptacji zmian no, to jest nasza odpowiedzialność za istnienie naszych zbiorów. I tutaj potrzebna jest rzeczywiście bardzo fachowa, bardzo precyzyjna wiedza. Yy. Mówiłem o prewencji i wracam do niej, dlatego, że konserwacja prewencyjna rzeczywiście stanowi dzisiaj priorytet i najważniejsze działanie, przede wszystkim ze względu na skalę działania. Tutaj, jeżeli działania prewencyjne odnoszą się do na przykład całego magazynu, to my konserwujemy tysiące obiektów równocześnie. W porównaniu do jednego bardzo cennego obiektu, który leży na stole czy stoi na sztaludze w pracowni konserwatorskiej. Oczywiście jedno, drugie jest bardzo ważne, ale mając ograniczone środki, czas, ludzi, powinniśmy się koncentrować właśnie, właśnie na tym zadaniu. Pytanie jest kolejne: przez eliminowanie przyczyn i zagrożeń, ale jakich przyczyn? Jakich zagrożeń? Tutaj znowu potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą w latach 90. w pewnym sensie zebrał, systematyzował Kanadyjski Instytut Konserwacji wydając taką publikację, gdzie mamy listę 10 zagrożeń, 10 podstawowych zagrożeń, które stanowią rzeczywiście ryzyko dla muzealnych zbiorów. Jak Państwo widzicie, są tutaj działania fizyczne, szkodniki, woda, ogień, przestępcy, zanieczyszczenia, szkodliwe, wilgotność, temperatura, światło i rozproszenie. Rozproszenie, tutaj chodzi o utratę wiedzy o naszych zbiorach, które też jest ryzykiem dużym, dużym zagrożeniem dla naszych zbiorach, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. O wszystkich tych czynnikach możecie się Państwo dowiedzieć i znaleźć wie, dużo więcej informacji. Tutaj przykładowo powstaje oczywiście strona Kanadyjskiego Instytutu Konserwacji, a także jedno z wydawnictw Nimozu, czyli biblioteka Nimozu, zeszyt 10, zarządzanie bezpieczeństwem muzeum, gdzie jest to dokładnie opisane. Dzisiaj nie będę przedstawiał tych wszystkich czynników, ale skupię się na jednym z nich, na temperaturze. Dlaczego właśnie na tym czynniku? Bo jak Pokazują naukowce, naukowe badania, jak pokazuje ocena i analiza ryzyka. Właśnie ten czynnik z pewnym podwójnym charakterem: to znaczy, szkodliwa temperatura rzeczywiście zagraża obiektom, a odpowiednia je chroni. Ma olbrzymi wpływ na stan zachowania naszych zbiorów no i na wydłużanie ich życia. I tutaj cytuję, myślę, że znane części z Państwu hasło a raczej stwierdzenie, wydłuż dwukrotnie życie obiektu, obniżając temperaturę o 5 stopni. Stefana Michalskiego z Kanadyjskiego Instytutu Konserwacji i bynajmniej nie jest to hasło reklamowe jakiejś firmy sprzedającej klimatyzatory. Jest to fakt naukowy, jest to naukowa zasada, która wynika z faktu, że degradacja chemiczna, reakcje chemiczne zachodzą dużo wolniej w niższej temperaturze. Jeśli obniżymy temperaturę około 5 stopni, to te reakcje zachodzą dwukrotnie wolniej, co przekłada się na stwierdzenie, że wydłużamy w ten sposób życie naszych zbiorów dwa razy. Takie podejście znajduje coraz szersze zastosowanie, między innymi rekomendacje bardzo opiniotwórczej instytucji, jaką jest ASHRE, czyli Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Chłodnictwa w Stanach Zjednoczonych, rekomenduje utrzymywanie obniżonej temperatury w bibliotekach, magazynach bibliotek, archiwów na poziomie około plus 10 stopni. I teraz, co się dzieje z naszymi obiektami, z naszymi materiałami, które przechowujemy w muzeach i jaki temperatura ma rzeczywiście na to wpływ? Podaję Państwu kilka przykładów. Jednym z takich klasycznych jest rzeźba Naum Gabo, konstrukcja w kosmosie, która została wykonana w 1936 roku z odstanu celulozy. Natomiast w 1968 wykonano kopię, która była przechowywana w tej w Londynie. Jak Państwo widzicie na tych trzech zdjęciach, 68 powstaje kopia. 20 lat później już widzimy zniekształcenia, szczególnie tych czarnych pasków. A 2007 rok, czyli po 40 latach, rzeźba praktycznie nie istnieje. I tutaj nie było żadnej siły wyższej, tutaj nie było siły fizycznej, jakiegoś uszkodzenia przez człowieka czy przez wypadek. To po prostu naturalna degradacja od stanu celulozy, która zachodziła w magazynach muzealnych. Tak wygląda negatyw z azotanu celulozy XX-wieczny po wielu latach przechowywania, też bez ingerencji człowieka. Tak wygląda jedwa. 17 wieczna tkanina, która, no to są tysiące puzli, jak widzicie państwo zachowane też szczątkowo. Tak wygląda karton, XIX wieczny papier, nie mówiąc już o papierze kwaśnym, z którego wykonane są książki, ale często na którym były rysowane grafiki, malowane akwarele, to również wpływ środowiska, wpływ zmian chemicznych, depolimeryzacji tych właśnie łańcuchów polimerowych, które, które tworzą. My, te materiały wywołane temperaturą. I tutaj chcę Państwu pokazać tabelę, która dzieli materiały, obiekty, które przechowuję w muzeach na cztery grupy pod kątem ich wrażliwości chemicznej. A więc mamy tu praktycznie wszystkie materiały, które występują w muzeum, jeśli chodzi o wrażliwość niską. Jest to drewno, czyli rzeźby, ramy len czyli obrazy olejne, skóra, pergamin, oczywiście obrazy farba olejna, tempera, media akwarelowe, średnia to między innymi materiały fotograficzne, ale bardzo trwałe jak czarno-białe negatywy na folii poliestrowej. Wysoka większość naszych zbiorów, bo to kwaśny papier, a przecież zbiory muzealne to w ogromnej ilości zbiory papierowe. Celuloid, tworzywa sztuczne i zakwaszone materiały. No i bardzo wysoka grupa, gdzie mamy współczesne materiały, materiały fotograficzne, kolorowe, oczywiście tworzywa sztuczne, polimery, niektóre farby akrylowe. I teraz właśnie nauka, właśnie naukowcy, o których mówiłem, że pojawili się w muzeach już w XIX wieku, pomagają nam podejmować jak najbardziej słuszne decyzje. Badania wykonane w tymże Kanadyjskim Instytucie Konserwacji pokazały jak poszczególne grupy materiałów reagują na zmianę temperatury a tym samym jak wydłuża się ich życie. Jeżeli weźmiemy grupę niską, czyli najbardziej można powiedzieć popularne obrazy, rzeźby, to widzicie państwo tutaj, że mamy no zaczynamy oczywiście od ekstremalnej temperatury około 60 stopni, ale przyjmijmy temperaturę około 25 stopni, czyli czas życia obiektów jest Około 500 lat, ale wystarczy, że zejdziemy o 5 stopni, to życie obiektów będzie trwało dwa razy dłużej, 1000 lat. Przy temperaturze 0 stopni mamy już 20 tysięcy lat. Podobna sytuacja przy wrażliwości średniej i podobnie tutaj. Przy klasycznej temperaturze muzealnej średnio 20 stopni, 300 lat życia, ale przy 10 stopniach 1,5 tysiąca, aż do 6 przy temperaturze 0 stopni. Kolejna wrażliwość wysoka i tu naprawdę proszę na to zwrócić uwagę, bo to większość naszych obiektów i znowu przy temperaturze klasycznej około 100 lat, 100 lat żywotność tych obiektów. Dopiero zejście do 10 stopni gwarantuje nam około 500 lat, a 0 stopni 2000 lat. I ostatnia grupa wrażliwość bardzo wysoka, czyli materiały współczesne, które są olbrzymim wyzwaniem dla współczesnej konserwacji dla współczesnych muzeów, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jak je chronić, z wyjątkiem tego, że powinniśmy je przechowywać w niskiej temperaturze, bo przy klasycznej 20 stopniowej to jest 30 lat, ale przy obniżeniu mamy szansę na 150, a nawet na 600. I ta tabela pokazuje zestawienie tych wszystkich materiałów, i tak jak na wykresie było widać, jeżeli utrzymujemy około 20 stopni, to co średnio mamy w muzeach, to nasze zbiory mogą trwać od 1000 do 30 lat. Natomiast jeżeli obniżymy tą temperaturę, to zbiory będą trwały dużo, dużo dłużej. W tym momencie stawiam ostatnią tezę w mojej prezentacji. Zdefiniowana i realizowana przez specjalistów i stale doskonalona konserwacja muzealna jest warunkiem oraz gwarantem trwałej ochrony i jak najdłuższego zachowania dziedzictwa narodowego. Mam nadzieję, że dotychczasowe informacje, które Państwu przekazałem, stanowią o słuszności tej tezy. Pozostałe argumenty postaram się Państwu przedstawić teraz w drugiej części, gdzie opowiem, jak konserwacja muzealna. Wygląda w Muzeum Fotografii w Krakowie. Pierwsza sprawa to zmiany organizacyjne. Następnie należy podkreślić, że generalnie w muzealnictwie od pewnego czasu trwa proces podziału kompetencyjnego. Podziału kompetencyjnego pod względem różnych dziedzin i pomiędzy różnych specjalistów. Można to najkrócej opisać, że na, to, na Cały czas trwa proces odchodzenia od troszkę archaicznego modelu, który obowiązywał na początku w muzeach, dyrektor, kustosz i woźny, do wspomnianej już stonogi, tej multikompetencyjnej, gdzie naprawdę mnóstwo specjalistów, wykształconych specjalistów, wyedukowanych specjalistów jest zaangażowanych w ochronę dóbr kultury. Szczególnie jest to widoczne w zakresie opieki i zarządzania zbiorami. Wśród kustoszy i konserwatorów nastąpił podział kompetencji. Wynika on z faktu, że każdy obiekt muzealny istnieje w dwóch wymiarach, fizycznym i intelektualnym. I za realizację tych dwóch obszarów, dwóch wymiarów powinni odpowiadać inni specjaliści. Przecież nikt lepiej niż kustosze nie będzie opracowywał zbiorów, nie będzie ich badał, czyli odpowiadał za tą intelektualną, intelektualny wymiar, ale nikt lepiej niż wykształceni konserwatorzy i opiekunowie zbiorów w magazynach nie będą się lepiej opiekowali fizycznym stanem tych zbiorów. Stąd zmiany w tradycyjnym modelu i podległości, i organizowania działalności muzealnej. Ich kierunek polega na wydzieleniu magazynów zbiorów jako oddzielnych jednostek organizacyjnych, jako oddzielnych działów i przekazaniu kompetencji od kustoszy do konserwatorów. O takim kierunku pisało wiele, wielu już muzealników, wielu autorytetów. Natomiast jednym z nich Julian Spelling, wieloletni Muzeów Szkockich napisał, że zadaniem konserwatora muzealnego jest zapewnienie coraz bardziej bezpiecznych warunków udostępniania obiektów, aby to zrobić prawidłowo, konserwatorzy muzealni muszą cały czas całkowicie odpowiedzialni być za zbiory. Dotyczy to również odpowiedzialności za magazyny zbiorów. W tym miejscu przypominam Państwu o aplikacji ICOM, którą pokazałem, gdzie bardzo jasno jako współczesny międzynarodowy standard jest pokazane, kto i za co powinien odpowiadać w muzeum. I zgodnie z tym kierunkiem zmian w działalności muzealnej podąża również MUFO. W Muzeum Fotografii w Krakowie kilka lat temu nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej i powstał dział konserwacji i przechowywania zbiorów kierowany przez głównego konserwatora. Tym samym MUF znalazło się w elitarnym, można powiedzieć, gronie kilku na razie muzeów polskich, gdzie dyrekcja uznała słuszność tych zmian i zrealizowała je w praktyce. Takie zmiany wprowadzono między innymi w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie czy w Muzeum Śląskim. U nas ta zmiana została wprowadzona, ale nie zatrzymaliśmy się. Idziemy dalej. Kilka miesięcy temu stworzyliśmy specjalne stanowisko specjalisty do spraw konserwacji prewencyjnej, na której została zatrudniona odpowiednia osoba. I w ten sposób zmiany organizacyjne pomagają nam opiekować się lepiej zbiorami, a przede wszystkim wydłużać życie naszych zbiorów. Drugim obszarem jest infrastruktura, infrastruktura muzealna. I teraz, jeżeli zadamy sobie pytanie, jakie pomieszczenia, a nawet budynki są najważniejsze w muzeum, no, pewnie te, gdzie przechowujemy nasze zbiory. A gdzie przechowujemy nasze zbiory? W magazynach. Jeżeli uświadomimy sobie, że w muzealnych magazynach przechowujemy średnio ponad 90% naszych zbiorów, a również średnio niecałe 1, 2-3% pokazywane jest na ekspozycji. No to jakie może być najskuteczniejsze narzędzie do ochrony naszych zbiorów? Oczywiście magazyny. Magazyny stanowią najskuteczniejsze i najważniejsze narzędzie ochrony naszych zbiorów. Dlaczego? Bo po pierwsze, w magazynach zbiorów możemy zapewnić optymalne warunki ochrony. Optymalne w porównaniu do wszystkich innych pomieszczeń, gdzie przechowywane są zbiory, a szczególnie do ekspozycji, gdzie zawsze musimy zapewnić warunki kompromisowe, chociażby jeśli chodzi o światło czy temperaturę. Magazyny zbiorów to również najlepsze miejsce do realizacji konserwacji prewencyjnej na masową skalę, o czym już mówiłem. Magazyny zbiorów to też szerokie możliwości udostępniania zbiorów. Magazyny muzealne to też miejsce nauki, poznania, zabawy i przyjemnego spędzania czasu. I wydawałoby się, że to jest rzecz oczywista. Ale jak kiedyś mówili dziennikarze w rozmowie z ministrem kultury, czy magazyny są seksy, czy magazyny rzeczywiście są najważniejsze w muzeach. No, jak pokazują statystyki, niekoniecznie. Ankieta przeprowadzona w 2015 roku przez NIMOS pokazała, że w ponad 1 trzeciej z ankietowanych muzeów brak było odpowiednich magazynów, w 2 trzecich powierzchnia była niewystarczająca i w blisko połowie, w połowie wyposażenie było nieodpowiednie lub niewystarczające. Nie jest to tylko polski problem, bo ankieta kilka lat wcześniej przeprowadzona przez ICROM w 2011 roku, w którym wzięło udział półtora tysiąca muzeów z blisko 136 krajów, również pokazuje naprawdę zatrważające wyniki. W jednej czwartej muzeów przemieszczanie obiektów jest utrudnione, w dwóch trzecich bragi z wystarczającej przestrzeni magazynowej, w połowie braki z odpowiedniego etalażu i Trzeba stwierdzić, że jest to obecnie historyczny, ale ciągle bardzo aktualny i bardzo ważny problem. O jej ważności i aktualności nie świadczy chociażby to ogłoszenie. Sprzed kilku dni, jak Państwo widzicie, 9 czerwca na stronie ICOM-u pojawiło pojawił się ogłoszenie o nabór artykułów do kolejnego wydawnictwa, które ma być w całości poświęcone właśnie magazynom muzealnym. Szczęśliwie jak widać, i ICOM, i cały świat muzealny próbuje rozwiązać ten problem. Teraz przedstawię Państwu kilka przykładów, że nie jest tak źle. Od w zasadzie początku XXI wieku ten problem jest rozwiązywany na różny sposób i kilka przykładów, jak to wygląda w świecie. W, Szwa w Szwajcarii powstało Centrum Zbiorów Muzeum Narodowego. W Wielkiej Brytanii Muzeum Brytyjskie wybudowało Światowe Centrum Konserwacji i Wystaw. Paryski Louvre w Livien wybudował Centrum Konserwacji i Magazynowania. W Glasgow w Szkocji istnieje Centrum Zasobów Muzealnych. W Holandii, w Amsterdamie Centrum Zbiorów Muzeum Fotografii i Filmu AI. I, I Tutaj również MUFO ma coś do dodania, bo do tej ekstraklasy muzealnej udało się nam dołączyć, tworząc właśnie w naszej historycznej siedzibie centrum magazynowo-konserwatorskie i digitalizacyjne oraz badawcze. W 2015 roku pracownicy MUFO przygotowali wniosek aplikacyjny, który otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków, ze środków Gminy Miasta Kraków. Rozpoczęte w 2019 prace, widzicie Państwo po lewej stronie, skutkują tym, że obecnie mamy bardzo nowoczesny budynek, bardzo nowocześnie wyposażony w którym co najważniejsze mamy bardzo nowoczesne magazyny, ale nie tylko. Mamy również dział zbiorów, gdzie pracują kustosze, inwentarzy z inwentaryzatorami, konserwatorzy, magazynierzy, pracownie fotografii i digitalizacji, czyli wszystkie te działy i wszystkie te funkcje, które związane są bezpośrednio ze zbiorami. A więc stworzyliśmy modelowy przykład budynku muzealnego, gdzie wraz ze zbiorami mamy wszystkie pozostałe działy i to co najważniejsze, to co najważniejsze. W MUFO stworzyliśmy odpowiednie warunki przechowywania, które wydłużą życie naszych obiektów. Ze względu na specyfikę naszych zbiorów, wszystkie magazyny w MUFO mają dwa rodzaje warunków środowiskowych. Temperaturę plus 16 stopni w większości magazynów, gdzie przechowujemy większość naszych zbiorów, i magazyn zimny, gdzie temperatura otrzymywana jest na poziomie 5 stopni, gdzie przechowujemy te obiekty. Z grupy najbardziej wrażliwych, czyli negatywy na foli nitro, odstan celulozy, odbitki barwne czy tworzywa sztuczne. I dzięki zorganizowaniu i organizacyjnym, i strukturalnym, infrastrukturalnym takich magazynów, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że życie naszych obiektów, zbiorów MUFO będzie wydłużone co najmniej kilkakrotnie. Ale to nie wszystko. Bo nie tylko przechowywanie jest ważne w muzeach dla ochrony naszych zbiorów, ale również ich odpowiednie udostępnianie. Od lat 70. trwa tak zwana demokratyzacja dostępów do zbiorów czyli muzea na całym świecie otwierają się coraz bardziej na publiczność no bo w końcu są to instytucje publiczne, na które podatnicy płacą pieniądze, chcieliby mieć dostęp do tych zbiorów, a jeśli ponad 90% Ukrytych jest, przechowywanych jest w magazynach, no to trzeba powiedzieć, że dostęp jest dość ograniczony. Stąd zmiana tendencji, zmiana kierunku i udostępnianie zbiorów magazynowych. Tutaj dzieje się tak bardzo celnie, to ocenił. Yy Stefan Weil w 2002 roku mówiąc, że muza i ich pracownicy przeszli w ostatnich 25 latach zmianę od bycia dla czegoś do bycia dla kogoś. I oczywiście znalazło to potwierdzenie w powstających na całym świecie magazynach. Magazynach otwartych, magazynach widzialnych, magazynach studyjnych. Przykłady takich magazynów Możemy znaleźć rzeczywiście w coraz większej ilości miast w Europie i również w Polsce. Tutaj przykład z Petersburga, gdzie ermitarz budował specjalnie takie centrum z otwartymi magazynami. Przykład Metropolitan Museum z Nowego Jorku czy Muzeum Wiktorii Alberta w Londynie. Ale tak jak mówiłem, jest też Polska, Kraków, Muzeum Krakowa, Tesaurus Krakowiensis, gdzie możemy wejść, oglądać i podziwiać zabytki tam zgromadzone. Wilanów, Galeria Magazynowa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum Morskie, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, gdzie w Trzewie powstał taki ośrodek, czy magazyn studyjny w Muzeum Sztuki w Łodzi. My również przygotowaliśmy dla państwa magazyny studyjne, gdzie pokazywać będziemy dwa rodzaje zbiorów, można powiedzieć dwie kolekcje. Jedna kolekcja to polskie aparaty fotograficzne, a druga to zagraniczne projektory filmowe. W tych magazynach będą panowały, można powiedzieć, kompromisowe warunki i też do takich warunków dobraliśmy zbiory. Tutaj nie będzie już tak mocno obniżona temperatura będzie to około 20 stopni przy stabilnej wilgotności a wybór zbiorów oprócz ich charakterystyki i odporności na właśnie zmiany też podyktowany był historią tego miejsca, historią miejsca, gdzie w budynku willi Fleischerów, bo tak pierwotnie nazywała się nasza historyczna siedziba, po wojnie była prafilmówka krakowska, czyli pierwsza szkoła filmowa w Polsce, która później przyniosła się do Łodzi. My w zbiorach mamy dużą kolekcję projektorów filmowych, różnych urządzeń, które właśnie chcemy Państwu pokazać. Ale drzwi magazynów to nie wszystkie służbowe drzwi, które otwieramy dla Państwa. Właśnie w tym naszym oddziale Mufo Józefitów. Praktycznie cały budynek będzie dla Państwa otwarty w ramach specjalnie przygotowanej ścieżki edukacyjnej i ścieżki zwiedzania. Chcemy Państwu pokazać nasze bogate wnętrze muzealne. To wszystko to, co rzadko kiedy jest dostępne dla naszych zwiedzających, dla zwiedzających muzeach. My to dla Państwa otwieramy i pokazujemy. Będziecie Państwo przechodzić po poszczególnych piętrach, przez poszczególne korytarze, zaglądać do wszystkich biur, pracowni, spotykać się z pracownikami, zadawać pytania, a nawet y, uczestniczyć w pewnych działaniach. Kończąc już, chciałem trochę nieskromnie powiedzieć, że MUFO jest jednym z pierwszych i na razie nielicznych w Polsce instytucji kultury, która tak modelowo rozwiązała problem magazynowania zbiorów. Podobna instytucja jest po sąsiedzku jest to Archiwum Państwowe przy ulicy Rakowickiej, które również budowało swoją nową siedzibę i nowy, nowe, nowy magazyn, gdzie będą też panowały warunki jak w chłodnym magazynie. I chociaż. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tytułowe pytanie. To mogę z pełną odpowiedzialnością dzisiaj powiedzieć, że Muzeum Fotografii w Krakowie dzięki sprowadzonym zmianom, a przede wszystkim dzięki wybudowaniu Centrum Konserwatorsko-Magazynowego przy ulicy Józefitów, wydłuży życie swoich zbiorów co najmniej kilkakrotnie i te zbiory będą dużo bardziej i dużo łatwiej dostępne. To tyle, proszę Państwa, to chciałem powiedzieć. Dzisiaj, w trakcie pierwszego naszego spotkania online, oczywiście zapraszam na następne, a teraz przejdziemy do trzeciej części, czyli postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Proszę Państwa, pytanie od Pani Elżbiety: Jak wspierać nauką konserwację, gdy nie ma grantów do tego dedykowanych? Również od Pani Elżbiety: Jakie kompetencje ma osoba od prewencji? Tak więc konserwacja zawsze wspierana była przez naukowców i trzeba tu powiedzieć, że nie zawsze potrzebne są granty. Kraków jest też takim miejscem, gdzie istnieje kilka instytucji zainteresowanych ochroną dziedzictwa. Między innymi Akademia Sztuk Pięknych, Między innymi Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, oczywiście Uniwersytet Jagielloński, AGH i tak dalej, i tak dalej, które współpracują w różnych dziedzinach i nie zawsze wiąże się to z kosztami. A dodatkowo w tej chwili w Polsce trwa taki program, który nazywa się ERIX. Jest to konsorcjum instytucji naukowych i badawczych, które świadczy takie usługi bezpłatnie. Na stronie właśnie ERIX można znaleźć wszelkie informacje, zgłosić swój pomysł, zgłosić swój projekt i bezpłatnie takie badania są wykonywane. Jakie kompetencje ma osoba od prewencji? No tak jak mówiłem, nie powinna to być kompetencja intuicyjna, tylko wiedza specjalistyczna. Najczęściej są to konserwatorzy, ale również fizycy, chemicy, osoby, które mają świadomość zagrożeń, ale mają też wiedzę na temat procesów starzeniowych, oddziaływania poszczególnych czynników. I cały czas to się rozwija i tutaj bardzo ważna rola to właśnie muzea. Muzea, które tak jak mówiłem są szkołami, uniwersytetami konserwacji, bo też jest prawdą, że nie ma takiej szkoły w Polsce, która kształci konserwatora prewencyjnego. Ten poligon i ta szkoła to właśnie muzeum. Kolejne pytanie od pani Agnieszki. Od wielu lat prowadzę warsztaty i lekcje muzealne, również w MUFO. Konserwacja i związane z nim zagadnienia zawsze wzbudzają duże zainteresowanie dzieci i dorosłych. Możliwość zetknięcia się z obiektami, które przychodzą, przemiany związane z konserwacją, wzbudzają duże emocje. Czy MUFO przewiduje tego typu otwarcie się na zwiedzających oraz czy przewiduje darmowe warsztaty i zwiedzanie? Ponieważ ciągle ceny biletów wykluczają dużą grupę potencjalnej publiczności. No proszę Państwa, tak jak dzisiaj już powiedziałem, zmieniamy się, wszystkie muzea się zmieniają i ta otwartość nie polega tylko na otwieraniu magazynów, na otwieraniu dostępu do zbiorów, ale przede wszystkim otwieraniu się z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem. Będziemy organizować takie warsztaty, będziemy organizować takie spotkania, będą to spotkania... Tu od razu muszę ostrzec w niedużych grupach, bo budynek przy Józefitów ze względów logistycznych, ale też bezpieczeństwa nie może pomieścić dużej grupy osób, ale oczywiście takie rzeczy będą się działy. Jakie będą ceny biletów? No postaramy się takie, żeby każdego było na nie stać. No Coś tutaj jeszcze Państwo. Chcieliby się dowiedzieć, na razie nie widzę kolejnych pytań, o przepraszam, tutaj z innego źródła. Czy magazyn będzie dostępny dla osób indywidualnych, czy tylko dla grup? Nasza propozycja na otwarcie Mufo-Józefitów, które tak jak mówiłem nastąpi jesienią, jest to spowodowane no, obecną sytuacją, bo tak naprawdę planowaliśmy, go, planowaliśmy to otwarcie 26 czerwca, zakłada zwiedzanie grupowe. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem, właśnie z tą informacją. No, musimy pamiętać, że wprowadzamy, was państw, wprowadzamy Państwa w taką troszkę strefę bezpieczeństwa, która jest specjalnie chroniona. Tak więc nie ma tam możliwości też logistycznych indywidualnego zwiedzania. Jakiego typu obiekty fotograficzne są w kręgu zainteresowania MUFO? No, Muzeum Fotografii interesuje się wszelkimi rodzajami obiektów. I tak jak mówiłem, nie chodzi tu tylko o fotografie czy negatywy, o nośniki jakichś obrazów czy wizerunków, ale bardzo szeroko pojęte zagadnienie fotografii, łącznie z sprzętem, z powiększalnikami, z również dziełami sztuki, bo sztuka współczesna, gdzie fotografia jest tym medium wiodącym, to również krąg naszych zainteresowań. Pytanie od pani Anny. Muzeum wygląda cudownie, a co zrobić z własnymi zbiorami? Nie da się obniżyć temperatury w całym domu. Co pan proponuje? Oczywiście mówimy o średniej temperaturze i tak jak pokazywałem, każde parę stopni już pomaga i czasem te najcenniejsze zbiory trzeba przede wszystkim zdigitalizować. Mając je w formie zdigitalizowanej, one się nie będą zmieniały, i wtedy pomyśleć, że może znajdziemy troszkę chłodniejsze pomieszczenie w domu, gdzie takie zbiory będziemy mogli przechowywać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że zainteresowało Państwa to, co powiedziałem. Pytania, bardzo dziękuję. Jeszcze raz na koniec zapraszam do MUFO, MUFO Józefitów. Jesienią tego roku otwieramy dla Państwa drzwi i pokazujemy nasze bogate wnętrze. Dziękuję bardzo.